Siemanko, z tej strony Łzy, za programu Życie.pl. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie temat związany z czatem i od OpenAI. Trafiłem na fajny artykuł, który pokazuje, jak można testować jego możliwości i sprawdzać, co jeszcze potrafi. Szybki przegląd partnerów tego kanału i zaczynamy. Partnerem kanału jest Just Join IT, gdzie o 10.24 pojawia się masa ofert pracy. Sprawdź! Gaminate, suplement poprawiający poziom koncentracji oraz energii, nie zawiera cukru i świetnie sprawdza się przy pracach umysłowych, szczególnie przy programowaniu. Przez ostatni tydzień, w zasadzie ponad tydzień, temat czatu i sztucznej inteligencji rozgrzewa internet do czerwoności. Social media, Facebook, różne społeczności, YouTube, wszędzie jest ten temat poruszany. No i nie ma się co dziwić, budzi pewne kontrowersje. Ja też troszkę tutaj wsadziłem kij w mrowisko, dałem trochę clickbaitowy tytuł w ostatnim filmie i wygenerowało to sporo fajnej dyskusji, w większości zdrowej dyskusji, gdzie można było się pozastanawiać, co nas czeka teraz, co nas czeka za jakiś czas. Ja osobiście uważam, że jasne, teraz ten czat i postęp jeszcze nie jest na tyle duży, żeby cokolwiek namieszało to w branży IT, ale nie wiemy, co będzie za lat naście. Jeżeli przyjrzymy się, to rzeczywiście te modele rozwijają się bardzo szybko, jest tutaj duży nacisk na ten temat. No i wydaje mi się, że za 10-15 lat rynek juniorski będzie ostro przetasowany, zmienią się realia branży i będzie to wszystko trochę inaczej wyglądało. Ja ostatnio skupiłem się bardzo mocno na tym aspekcie związanym z programowaniem, ale ważne jest, żeby zaznaczyć, że nie tylko do programowania to służy. Copywriterzy, czyli osoby gdzieś tam piszące jakieś treści, zajmujące się obróbką tekstów czy tworzeniem tekstów, mają tutaj bardzo dużą pomoc. Można w bardzo fajną bazę tekstów sobie wygenerować, dodać do niej ten pewien ludzki pierwiastek, ten nasz oryginalny styl i na tym bazować, tworząc na przykład artykuły na bloga. Gdzieś czytałem, nie wiem czy to jest prawda, że Google ma zamiar kroić zasięgi takich artykułów właśnie pisanych przez bota, ale nie wiem, jak oni chcieliby to w tym momencie wykrywać i na jakiej zasadzie miałoby to działać. Więc to już teraz widzimy, że pewne zmiany na rynku zachodzą, więc no nie ma co ukrywać, że za parę czy paręnaście lat może być ciekawie. Śledzę temat czata i tego, co się dzieje. Trafiłem na fajny artykuł, ja go podlinkuję w opisie tego filmu. Wrzucę go, żebyście mogli sobie przejrzeć, jak ktoś wpadł na pomysł zbudowania wirtualnej maszyny wewnątrz tego czata. Ja nie będę robił krok po kroku tego, co tam się znajduje. Ja zrobię troszkę inną tutaj opcję i inną ścieżkę tutaj obiorę. Chcę Wam pokazać możliwości, chcę Wam pokazać, co tutaj jeszcze można zrobić takiego niestandardowego. Podejrzewam, że w grudniu jeszcze może z jeden odcinek się pojawi już tak na luźno, a od stycznia zaczniemy sobie jakąś taką, nazwijmy to, normalną serię. Prawdopodobnie jeszcze zobaczymy, jak będzie. Więc co, nie ma co tracić czasu. Tutaj było pokazane, co trzeba zrobić, żeby uruchomić czat i żeby wszedł nam w taki tryb terminala z jakiegoś Linuxa. Ja próbowałem to uruchomić takimi podstawowymi poleceniami typu bądź jak VPS albo bądź jak Linux. Oczywiście nie udawało mi się to. Po wpisaniu tego, co tutaj mamy, rzeczywiście uzyskałem efekt taki, jak tutaj mamy poniżej, czyli uzyskania takiej jakby imitacji konsoli czy terminala. Wkleimy to sobie. Generalnie chodzi o to, że prosimy o to, żeby odpowiedzi czy interakcja z czatem była na zasadzie jak z Linuxowym terminalem właśnie. Będziemy pisać komendy i chcielibyśmy, żeby odpowiedzi były w formie terminala, w unikalnych blokach kodu. Nic więcej, bez żadnych opisów, bez niczego. Jeżeli będziemy chcieli coś napisać poza poleceniem, napiszemy to po angielsku, umieścimy w klamrach. Pierwsze polecenie, jakie chcemy wykonać, jest PWD. Klikam Enter, zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Widzimy, że polecenie zadziałało, dostaliśmy output jak z terminala. Zrobimy sobie LS-a, zobaczymy, co nam wyświetli. Pierwsze kroki, no będziemy gdzieś tam starali się zrealizować z tym, co idzie tutaj, potem pójdziemy sobie swoją ścieżką, spróbujmy sobie zrobić taką opisówkę, jak mamy tutaj, czyli tekstem spróbujemy utworzyć plik z jakimś żartem.
please create file jokes inside and co my tu mamy? And put only one joke about programmers. Klikamy Enter, zobaczymy jaki tego będzie efekt. Teoretycznie powinien nam utworzyć ten plik z żartami. Zobaczymy czy... OK, widzimy, że nam tutaj tworzy. Coś tam utworzył, przerzucił nam zawartość do pliku. Jeżeli sobie zrobimy tail-n i robimy sobie jokes, to powinniśmy dostać ten output, który tutaj mamy. W kolejnym kroku spróbujemy sobie zrobić skrypt. Zobaczymy, czy ten skrypt nam zadziała, czy się uruchomi. Touch script sh i spróbujemy sobie wrzucić do niego bin sh i zrobimy sobie daj suba łysemu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapki, subskrypcje i komentarze. Dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dzięki Wam mogę tworzyć kolejne treści, które mam nadzieję pomagają Wam w nauce. Pamiętajcie, żeby dołączyć do największej społeczności Discorda na programistów na Discordzie. I co? Jak ktoś ma ochotę, może postawić kawkę, dołączyć do grona patronów. I linki do wszystkiego są w opisie filmu. Klikamy Enter, zobaczymy jaki tego będzie efekt. Mam nadzieję, że nam tutaj to zadziała, że plik się utworzy. Widzimy, że plik się utworzył. Spróbujmy mu nadać uprawnienia execute, wykonywania. Scripts sh. Zobaczymy, czy nam się to uda. Patrzę, czy się wszystko nagrywa, wszystko jest ok. I teoretycznie, jeżeli nam to zadziała, to powinniśmy móc scripts sh wykonać sobie to i w efekcie powinno się pojawić tekst daj suba łysemu. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Proszę bardzo, pojawiło nam się, czyli możemy wykonywać skrypty, możemy tworzyć skrypty, możemy je wykonywać. Co jeszcze możemy zrobić? Docker run, słuchajcie, hello world. Widzimy już, że nie może pobrać obrazu lokalnie. Pobiera ostatni obraz hello worlda. Dokładnie. I startuje nam kontener. Mamy napis hello from Docker. Więc tak jak mówiłem, idziemy dalej. Mamy poleconko Docker run w trybie demona, w trybie w tle. Docker Apache uruchomi nam kontener. Na porcie 80 startujemy. Zrobimy sobie apt install w3m. Teoretycznie mamy uruchomiony kontener, przynajmniej tak to wygląda. Spróbujmy zainstalować tego W3M-a. Jestem już z powrotem, ale niestety po pewnych problemach już Wam mówię jakich i co się wydarzyło i na jakim etapie jesteśmy. W momencie kiedy zainstalowałem, czy próbowałem zainstalować tego W3M-a, pokazał się komunikat network error, nic nie chciało ruszyć dalej, zablokował się czat i no, jedyne co mogłem zrobić to odpalić nowy wątek. Po otwarciu w ogóle nowej karty z czatem pokazał mi się komunikat, że są problemy, taki pomarańczowy error czy warning, że są problemy z wydajnością i z serwerami, więc mogą być problemy. No i rzeczywiście kilka razy musiałem go tutaj pomęczyć, żeby mi to zainstalował, więc generalnie jesteśmy na takim etapie, że mamy W3M-a zainstalowanego. Wystartowany był Apache na Dockerze. Po pierwszej próbie czy dwóch próbach z W3M i próbą wystartowania czy wyświetlenia tego, co się znajduje na lokalhoście, pokazało mi, że can't open the specified URL, nie mógł tego otworzyć. Jeszcze raz wystartowałem tego Dockera z Apache'em, uruchomiłem W3M i nagle pokazało mi komunikat it works. Czyli rzeczywiście widzimy, że gdzieś tam są problemy, coś jest nie tak, ale udało się dobrnąć do tego momentu, że wyświetliło nam zawartość strony. Możemy jeszcze na przykład zrobić sobie wgeta, wget localhost i zobaczymy co się stanie. I tyle. I na tym etapie się zatrzymamy, bo widać, że działa to dość ciężko, topornie, długo te polecenia działają. Zauważyłem, że jest taka zależność, że wieczorami rzeczywiście działa to gorzej i no zobaczymy, czy się uda mu się to pobrać, że rzeczywiście działa to gorzej, są jakieś problemy z połączeniami albo właśnie pokazują się errory, no i ciężko to gdzieś tam nagrywać, więc pobierzemy, wyświetlimy sobie tego index HTML-a i na tym będzie koniec. Robimy sobie
tail, tailem na przykład i robimy index.html. No i mamy to. Wyświetliło nam zawartość pliku HTML body, mamy it works z wykrzyknikiem, to samo co mieliśmy tutaj, czyli rzeczywiście coś nam tam śmiga, coś nam tam działa. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapki, subskrypcje i komentarze. Piszcie koniecznie, co ciekawego Wam się udało uruchomić, co zrealizowaliście, czy Wam się to przydaje w codziennej pracy, czy raczej jako taka ciekawostka. Wiem, że Stack Overflow zbanował czat, że nie ma tam dostępu do tej wiedzy. Pytanie swoją drogą to jest ciekawe, czy bali się rzeczywiście, czy zbanowali przez to, że były odpowiedzi niepoprawne, generowane przez bota i wrzucane przez użytkowników, czy jednak bali się odpływu użytkowników, że więcej osób będzie korzystać z rozwiązania od OpenAI. Dajcie koniecznie znać, co o tym sądzicie. My widzimy się już niebawem. Przed świętami na pewno pojawi się jeszcze jeden film. Zapraszam Was na bloga. Pojawił się artykuł związany z IP Boxem dla programistów z firmą prawna. Udało nam się przeprowadzić wywiad. Zebraliśmy pytania ze społeczności, prawna udzieliła nam odpowiedzi, także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda IP Box, czym to się je, czy grozi kontrolami i ile można zaoszczędzić, zapraszam do artykułu, też go podlinkuję w opisie filmu. No i teraz sprawdzimy, kto ogląda do samego końca. Oczywiście powiem to, bo będą pewnie takie komentarze, że nie jest to prawdziwa instancja gdzieś tam serwera uruchomiona, to nie jest gdzieś tam ta wirtualna maszyna. To jest pewnego rodzaju gra, którą prowadzimy z czatem. Nazwijmy to grą w pracy z Linuxem. Jest to model wyuczony, który wie, co odpowiadać i jakie powinny być odpowiedzi na dane polecenia i w tę stronę gdzieś tam próbuje to robić. Nie zawsze te odpowiedzi są trafne, to po pierwsze, nie zawsze to zadziała i nie zawsze udaje się uzyskać podobne efekty. Tak jak ja mówiłem, kilka razy to testowałem, różne wyniki mi się pokazywały. Pamiętajmy, że jest to po prostu fake. Fajnie to wygląda, fajna ciekawostka, że można tak tutaj działać. I tyle. Trzymajcie się, na razie, hejo.